Nic Poń zabierze Was dzisiaj w podróż w czasie. Cofniemy się do Polski przełomu lat 80. i 90. Zapraszam. A cofamy się za sprawą książki Olgi Drendy Duchologia Polska. Rzeczy i ludzie w czasach transformacji. Tę książkę na moim kanale widzieliście już 2 razy. W pierwszym rozpaczkingu, tutaj znajdziecie filmik, i w Trial Chapter Book Tag, tutaj też jest link. Sięgnąłem po tą książkę, bo jechałem na krótką wycieczkę i tak myślałem, że w trakcie podróży doskonale się sprawdzi. I się sprawdziła doskonale w trakcie podróży, ponieważ wróciłem sobie myślami do przełomu lat 80. W tej książce są opisane lata 1988-1992. Ten okres autorka uznaje za duchologiczny. Co warto podkreślić? W tej książce nie ma słowa o polityce. Może zacznę od tego, że niezaprzeczalnym walorem tej książki są zdjęcia. Zdjęcia i grafiki z tamtego okresu. Można tutaj zobaczyć charakterystyczne zdjęcia, reklamy, grafiki, okładki książek, które były właśnie w tym okresie dość szczególne i myślę, że to naprawdę ubogaca i ułatwia odbiór tej książki. Ta książka to nie jest typowy reportaż. Jest tutaj oczywiście wszystko na faktach i jest tutaj obraz tamtych lat. Ja bym to uznał jako pocztówkę tamtego okresu. Są tutaj jakby wyjęte z kadru niektóre miejsca, niektóre rzeczy, niektórzy ludzie. I są oni pokazani, opisani właśnie w tej książce. Na próżno tutaj jednak szukać jakichś głębszych analiz. Autorka skupia się na rzeczach charakterystycznych dla tamtego okresu, ale nie poddaje ich ocenie. Po prostu przedstawia je takimi, jakimi są, jakimi były. Może zacznijmy od tego, jak ta książka się zaczyna. Ona się zaczyna odnośnie fotografii. Ponieważ fotografia w tamtych okresie, jeśli macie zdjęcia w domu, to koniecznie sięgnijcie po zdjęcia zrobione na przełomie lat 80. i 90. Wtedy zobaczycie, że one mają taki charakterystyczny kolor, tak jakby był na nie nałożony jakiś filtr z Instagrama. Są takie złociste albo takie fioletowe. I tutaj w tej książce jest wyjaśnione, dlaczego te zdjęcia, one mają taki duchologiczny charakter. Bardzo mi się podobał pierwszy rozdział, pomijając wstęp oczywiście, pierwszy rozdział odnośnie właśnie fotografii. Autorka dotarła do autorów zdjęć z zagranicy, którzy przyjechali właśnie w tym okresie do Polski i robili zdjęcia normalnie na ulicy, życie codzienne fotografowali. Tutaj, o ile pamiętam, jest fotograf z Wielkiej Brytanii, fotograf bodajże z Holandii. I tutaj teraz Wam przytoczę 2 cytaty. NRD to był bardzo cichy, uporządkowany kraj. Kiedy byłem w Karl-Marx-Stadt, odbywał się tam zjazd wolnej młodzieży niemieckiej. Tramwaje i ulice były pełne ludzi w niebieskich mundurkach. Pomyślałem, że podobnie muszą wyglądać Chiny. Ruch drogowy był bardzo mały, spaliny silników dwusuwowych miały dziwny zapach. Wszędzie było cicho, poza trzaskającymi tramwajami Tatra, mówi Felix. Granicę przekroczyłem 14 listopada. W Polsce zaskoczył mnie wszechobecny pośpiech i nieporządek. Miasta były podobne do tych w NRD, tyle że budynki bardziej brudne, a trawniki bardziej zaniedbane. Ludzie w autobusach i tramwajach siedzieli z nosami w książkach. Widziałem sporo kolejek, głównie na stacjach. W kolejkach ludzie się awanturowali. Wschodni Niemcy byli zdecydowanie mniej nerwowi. I teraz 2 cytat. Tym razem Holendra. Sporo kolorów. Nigdy nie zgodzę się z ludźmi, którzy mówią, że Polska była szarym krajem. Nawet w latach 90. W porównaniu z Rotterdamem Łódź była zielona i pełna kwiatów. Nigdzie nie widziałem tylu parków. A światło? Edwin zastanawia się przez chwilę. Może faktycznie produkowano wtedy takie filmy. Ale też po prostu w Polsce jest takie światło. Trochę żółte, trochę czerwone. Ładniejsze niż gdzie indziej. I tutaj w tej książce właśnie jest tak. Jest czasem brzydko, czasem pięknie. Bardzo mi się podoba ten pierwszy rozdział, ponieważ on pokazuje i obrazuje za pośrednictwem także zdjęć, jak widzieli Polskę tamtego okresu zachodni mieszkańcy Niemiec, mieszkańcy
mieszkańcy Holandii, Wielkiej Brytanii i jakie były ich spostrzeżenia. Bardzo ciekawe, bardzo jest sporo niuansów, sporo detali, sporo miejsc różnych, nie tylko te największe miasta, ale także znajdują się te miasta powiatowe. W tej książce jest także sporo miejsca poświęcone temu, jak radzono sobie z urządzaniem mieszkań na modłę zachodnioeuropejską. W tym okresie powstawało mnóstwo gazet, czasopism, a także poradników typu Zrób to sam. Dziennikarze i dekoratorzy próbowali pokazać, jak urządzić się na modłę zachodnioeuropejską, jak wykorzystać dostępne materiały, których w sumie było niewiele, bo w Polsce brakowało praktycznie wszystkiego, jak z niczego zrobić coś, żeby wyglądało efektownie i żeby spełniało swoją rolę. Przede wszystkim miało być praktyczne, ale też ładne. Polska w tamtym okresie miała naprawdę porządnych designerów i sztuka użytkowa w Polsce była naprawdę na wysokim poziomie. Niestety jakość materiałów, jakie były wtedy dostępne, no nie pozwalały produkować rzeczy tak, jak były one faktycznie zaprojektowane, po prostu zastępowano je czymś tańszym albo czymś, co było akurat dostępne. Naprawdę jest tutaj wyjaśnione i opisane, jak to wszystko działało. Mamy także trochę o kulturze odnośnie muzyki w tamtym czasie, jak się rodziła muzyka chodnikowa, protoplasta współczesnego disco polo, jak to było z filmami, które wszyscy na VHS oglądali i jak to było nagrywane, przegrywane, bo wtedy w latach, na przełomie lat 80. i 90. w Polsce nie było prawa autorskiego i wielu producentów po prostu nie chciało dystrybuować swoich filmów w Polsce, ponieważ wiadomo, że to będzie na czarnym rynku i z pominięciem wszystkich należnych pieniędzy. Dopiero gdy to zostało uregulowane w 1994 roku, dopiero ci wielcy zaczęli wchodzić do Polski. No ale Polacy radzili sobie i to nie najgorzej, ponieważ kopiowali domowym sposobem na setki tysięcy nośników filmy, muzykę i to było po prostu sprzedawane na stadionach, na bazarach, z torby jakiejś, na ulicy. I tutaj jest to opisane, jak to wszystko wyglądało. Ta książka także zwraca uwagę, że na przełomie lat 80. i 90. Polska odwraca się bardziej w stronę zachodu. Pojawiają się anglojęzyczne napisy, jakieś dodatki, reklamy brzmiące po angielsku, wystarczy kilka słów angielskich, żeby nadać prestiżu jakiemuś produktowi. Myślę, że to jest także ten moment, kiedy Polska chce być krajem zachodnim i kiedy chce się bardziej upodobnić do zachodu, chce się odczepić od przeszłości, od wschodu, od Związku Radzieckiego. Także jest o początkach polskiej reklamy. Jak to było? Myślę, że wszyscy znają Prusa Kolep. Jeśli nie, to poszukajcie na YouTube reklamy z przełomu lat 80. i 90. Prusa Kolep, Polena 2000. To są naprawdę początki polskiej reklamy i jest to fascynujące, jak to wszystko wyglądało. Tutaj też jest to opisane, jak to wyglądało od strony producenckiej, jak oni, jak właśnie ci współcześni marketingowcy, jak to oni radzili sobie. Jak widzicie, zakres tematyczny tej książki jest dość szeroki. Tutaj jest mnóstwo ciekawych sytuacji, ciekawych opisów tamtego czasu. Nie ma tutaj analiz, tego mi trochę zabrakło, że nie ma tutaj takich analiz i wysuwania wniosków. Oczywiście każdy myślący człowiek sam sobie te wnioski wyciągnie, ale zabrakło mi tutaj czegoś takiego trochę głębszego. Mimo wszystko książka mi się bardzo podobała. Jestem zadowolony z lektury i cieszę się, że ją kupiłem. Był to fantastyczny powrót do dzieciństwa, ponieważ te lata jest to okres, w którym miałem 6, 7, 8 lat i w sumie mogłoby się wydawać, że niewiele pamiętam, ale wbrew pozorom pamiętałem dość sporo. Kilku nowych rzeczy się dowiedziałem, no nie miałem prawa po prostu o nich pamiętać, bo mieszkałem w mniejszym mieście i nie do wszystkiego miałem dostęp. Ciekawie było wrócić do tamtego okresu. Za pośrednictwem tej książki uzmysławiamy sobie, jak wielką drogę przeszła Polska od początku lat 90. do dzisiaj. Jest to niesamowite, jaki w naszym kraju zrobił się postęp, jak teraz nie za bardzo w sumie odbiegamy od zachodu,
w porównaniu z tym, co było w latach, na początku lat 90., z tym, co jest teraz, to jest po prostu przepaść. To jest przepaść niemożliwa. Jestem bardzo ciekaw, jak współcześni 20-latkowie odbiorą tę książkę, o ile po nią sięgną, ponieważ dla nich jest to świat nieznany. Oni nie pamiętają takich rzeczy, nie pamiętają tych kolejek, nie pamiętają tych reklam, chociaż w niektórych miejscach w Polsce jeszcze czuć taki klimat duchologiczny. Bardzo fajnie, że taka książka powstała. A, i jeszcze jedno, nie ma tutaj sentymentalizmu, nie ma tutaj takiego utyskiwania, że czy takiej tęsknoty, a wtedy było lepiej niż jest teraz. Nie, to jest po prostu opisane jak było, bez analizy, bez żadnych dodatkowych, nie wiem, bez jakichś rozpamiętywań. Polecam wam książkę Duchologia Polska, Olga Drenda, wydawnictwo Charakter. Mnie się dobrze czytało, bardzo szybko się czyta. Myślę, że wielu moim widzom może się spodobać. Chętnie bym poczytał jeszcze o tym okresie. Może trochę bardziej ze społecznej strony. Tutaj nie było tak to społeczeństwo tak ujęte, bardziej były rzeczy ujęte niż ludzie. Mnie się podobała i jeśli będziecie mieli okazję, to sięgnijcie po tę książkę, bo naprawdę, naprawdę fajna podróż w czasie, w przeszłość i można zobaczyć, jaka była Polska. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Duj, duj!